Wojciech Borecki będzie nowym zastępcą prezydenta Głogowa. Zastąpi na tym stanowisku Bożenę Kowalczykowską, która przez ostatnie 4 lata pełniła tę funkcję. Drugim zastępcą ponownie został Piotr Poznański. Po złożeniu rezygnacji przez Bożenę Kowalczykowską rozpoczęły się domysły, kto może ją zastąpić. Dziś prezydent Rafał Rokaszewicz oficjalnie przedstawił swojego nowego zastępcę. Do tej pory Wojtek Borecki był wicestarostą głogowskim. Był radnym powiatowym 2 kadencji, teraz jest wybrany na radnego 3 kadencji. Za chwilę będzie musiał złożyć mandat radnego, ponieważ nie można łączyć tych 2 funkcji razem ze sobą. Wojciech Borecki w mieście będzie zajmował się m.in. sprawami społecznymi, ochroną środowiska oraz zamówieniami publicznymi. Ja bardzo się cieszę za ten ogromny kredyt zaufania, jakim zostałem obdarzony przez prezydenta miasta. Doświadczenie w samorządzie, jak słyszeliście Państwo, mam i będę się starał robić wszystko to, co robiłem do tej pory dla powiatu, dla jednostek miejskich, w których wcześniej pracowałem, jak najlepiej. Za inwestycje w mieście, a także sprawy komunalne oraz spółki miejskie będzie odpowiadał Piotr Poznański. Będę służył mieszkańcom, będę robił to, czego od nas oczekują, ponieważ my, samorządowcy, postrzegamy naszą pracę jako służbę, bo tak naprawdę to trzeba się wsłuchiwać w głos mieszkańca i robić to, czego mieszkańcy od nas oczekują. Do prezydenta należy działka edukacji, kultury, sportu oraz promocja i rozwój miasta. Prezydent zapowiedział też zmiany w organizacji urzędu, jednak będą one raczej ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Przygotujemy nowy schemat organizacyjny. On nie jest jakiś rewolucyjny, tu nikt nie powinien się obawiać. Bardziej on idzie w kierunku pełnego wykorzystania możliwości i działania na rzecz miasta i mieszkańców. Będziemy chcieli uruchomić także nowe usługi dla mieszkańców. Nie chcę o tym mówić teraz, bo czekamy na ostateczne decyzje, ale myślę, że to będą bardzo dobre usługi, oczekiwane przez mieszkańców i to też będzie spowodowało, że będą musieli pojawić się nowi pracownicy. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Boreckiego na fotelu wicestarosty oraz jak będzie wyglądał skład zarządu powiatu.